Witam Państwa bardzo serdecznie na dzisiejszej konferencji prasowej, która, drodzy Państwo, związana jest z podpisaniem umowy o wzajemnej współpracy pomiędzy Zespołem Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim, czyli popularnym mechanikiem, a firmą Eurobox Polska. Drodzy Państwo, to istotne kolejne wydarzenie, jeżeli chodzi o Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1. Podpisanie umowy o współpracy z kolejnym, jakże ważnym, istotnym zakładem, który w swojej działalności chce tutaj pomagać władzom samorządowym powiatu tomaszowskiego, chce pomagać młodzieży tej właśnie szkoły, żeby mogła odbywać praktyki i kształcić się w konkretnym zawodzie. Drodzy Państwo, witam bardzo serdecznie pana Zbigniewa Krzyżaka, dyrektora generalnego firmy Eurobox. Witam pana Radosława Ogórka, dyrektora finansowego tejże firmy. Witam członka zarządu powiatu tomaszowskiego, pana Michała Czechowicza. Witam dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1, pana Dariusza Kwiatkowskiego. Witam pana Jacka Morozickiego, kierownika szkolenia praktycznego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1. Witamy wicedyrektorów tej szkoły, panią Urszulę Seredyn, panią Iwonę Kudanowską. Witam panią Jolantę Nikodemską. Witam naczelnika Wydziału Oświaty i Sportu w Starostwie Powiatowym, panią Beatę Stańczyk. Jest z nami obecny przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, pan Leon Karwat. I witam oczywiście bardzo, ale to bardzo gorąco uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1. Pozwólcie Państwo, że przeczytam niektóre punkty z tej umowy, która zostanie podpisana za chwilę. Punkt pierwszy. Inicjowanie i prowadzenie wspólnych działań mających na celu pogłębianie wiedzy uczniów szkoły w zakresie teoretycznej i praktycznej wiedzy i umiejętności, w tym m.in. oferowanie uczniom finansowanych przez Eurobox pozaszkolnych zajęć edukacyjnych mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych potrzebnych do wykonywania pracy. Punkt drugi. Doraźne wsparcie szkoły przez firmę Eurobox Polska w pomoce dydaktyczne, wyposażenie pracowni zawodowej w sprzęt, maszyny i narzędzia. Punkt trzeci. Podejmowanie wspólnych działań mających na celu skuteczną promocję kierunków kształcenia zawodowego prowadzonych przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1. Kolejny punkt. Podejmowanie wspólnych inicjatyw w celu pozyskania środków finansowych z funduszy Unii Europejskiej na przygotowanie zawodowe, kształcenie i rozwój młodzieży zgodnie z potrzebami obu stron. Kolejny punkt. Wzajemne wsparcie projektów promujących i informujących o możliwościach podjęcia pracy przez uczniów i absolwentów szkoły w firmie Eurobox Polska. Identyfikowanie aktualnych potrzeb i wymagań kwalifikacyjnych rynku pracy oraz kompetencji, które należy kształcić uczniów wchodzących w przyszłości na rynek pracy. Współpracę w zakresie przygotowywania uczniów do wejścia na rynek pracy poprzez spotkania i szkolenia oraz organizowanie praktyk lub staży. Spotkania konsultacyjne obu środowisk mające na celu wymianę poglądów, doświadczeń, wiedzy, umiejętności, braków kompetencyjnych uczniów w zakresie programu nauczania, potrzeb rynku pracy, oferty edukacyjnej szkoły. Współpracę w zakresie wykorzystywania materiałów reklamowych partnerów w celach promocyjnych. Drodzy Państwo, ta umowa wchodzi w życie i jest zawarta na czas nieokreślony.
Kolejne działanie, jakie podejmuje zarówno Zarząd Powiatu Tomaszowskiego, jak i Rada Powiatu Tomaszowskiego, ażeby wzmacniać kształcenie zawodowe, myślę, że drodzy Państwo, są widoczne na przestrzeni wielu ostatnich lat. Nieprawdopodobnie zaangażowane zostały duże środki finansowe i do tego, jeśli mamy tutaj taką wspaniałą kolejną inicjatywę ze strony zarówno firmy Eurobox, jak i kierownictwa Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1, jesteśmy przekonani, że w perspektywie kolejnych lat na rynku pracy pojawią się młodzi ludzie, którzy będą podporą w bardzo wielu zawodach i to, co jest istotne, to, co jest ważne, na tym rynku pracy, gdzie dzisiaj brakuje fachowców, będziemy mogli powiedzieć, że to są właśnie absolwenci popularnego mechanika. Drodzy Państwo, w tej chwili oddam głos członkowi Zarządu Powiatu Tomaszowskiego, panu Michałowi Czechowiczowi. Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu, Panie Starosto, szanowni zaproszeni goście, droga młodzieży. Jest mi niezmiernie miło, że to już kolejna inicjatywa Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1, jeżeli chodzi o nawiązanie współpracy z przedsiębiorcami, to co najważniejsze, z przedsiębiorcami, którzy funkcjonują od wielu, wielu lat na terenie powiatu tomaszowskiego. Jest to niezwykle cenna inicjatywa dla naszej młodzieży, ponieważ to, co Pan Starosta tutaj wymienił, oprócz tego, że będzie to walor edukacyjny, przede wszystkim zaznajomią się, jak funkcjonuje w tym przypadku Eurobox, jeden z liderów na rynku w swojej dziedzinie, jak funkcjonują zakłady pracy na polskim rynku, jak to wygląda od strony gospodarczej, tak więc poznają tą sferę taką zawodową, nie tylko i wyłącznie to, co się dzieje w szkole, nabędą dodatkowe umiejętności i to, co najważniejsze, pozwoli im, jeżeli skończą tą szkołę, zakończą w ogóle edukację, wejść o wiele łatwiej na rynek, ponieważ już będą znali, jakie mechanizmy funkcjonują w gospodarce, jak to wszystko wygląda od tej drugiej strony, nie tylko od strony szkolnej, czyli nauki, edukacji, ale też od tej strony praktycznej, jak poszczególne firmy działają na rynku, jak to wszystko wygląda. Bardzo się cieszę, że jest to już piąta klasa patronacka, jeżeli chodzi o Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1. To pokazuje, że zarówno organ prowadzący, jak i przede wszystkim kierownictwo popularnego mechanika stara się urozmaicać tą działalność edukacyjną tak, żeby młodzież mogła jak najszerzej przez ten okres 5 lat skorzystać i wykorzystać ten czas, który spędzają w tej szkole. I to, co najważniejsze, to im się w życiu bardzo przyda. Dlatego bardzo serdecznie dziękuję tutaj kierownictwu firmy Eurobox, że nawiązała współpracę, której dziś będziemy świadkiem w postaci podpisania porozumienia, że nasza młodzież będzie mogła korzystać z wszystkich dobrodziejstw, jakie u Państwa się znajdują, tak, żeby mogła jak najlepiej wejść na rynek pracy po zakończeniu ścieżki edukacyjnej. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo panu Michałowi Czechowiczowi. A teraz, drodzy Państwo, zapraszam do zabrania głosu pana Zbigniewa Krzyżaka, dyrektora generalnego firmy Eurobox Polska. Dzień dobry wszystkim Państwu. Panie Starosto, wszystkim zgromadzeniu tutaj gościa, wszystkim Wy, dla których to wszystko właśnie robimy. Cieszę się, jestem też zaszczycony tym, że możemy dorzucić cegiełkę do tego, ażeby powróciła edukacja zawodowa w Polsce, ponieważ ostatnimi czasy troszeczkę był duży dysonans. Ja pamiętam, jak sam przystępowałem do pracy, jaka jest duża odległość między tym, czego się uczymy w szkole, a tego, czego wymaga pracodawca. Więc jeżeli możemy troszeczkę tą barierę, ten szok zmniejszyć i pomóc, aby szkolnictwo, przede wszystkim szkolnictwo zawodowe, nie chodzi mi o szkoły zawodowe, ale chodzi ogólnie też technika i uczelnie techniczne, stały się bardziej popularne, ponieważ z doświadczenia też wiemy, że osoby, które
łączą pracę z edukacją, są najbardziej wartościowym filarem zespołów, każdego zespołu pracy, w którym się znajdą. Więc sądzę, że to będzie jeden z fajnych elementów. Szkoda, że żadnej koleżanki, nie? Poza panią nauczycielką. Mechaniku nie ma, ale podejrzewam, że to się niedawno też zmieni, bo naprawdę dzisiejsza praca jest zupełnie inna niż kiedyś. Także się cieszę, że możemy brać udział w tym eksperymencie. Może nie eksperymencie, ale w takim procesie dosyć mało popularnym. I tu nie chodzi o zwykłe świadczenie jakichś tam pieniążków czy pomocy. To naprawdę chodzi o połączenie nauki z biznesem. Żebyście wy od razu mogli być wartościowi w pracy, a nie, że najpierw się trzeba uczyć na nowo tego wszystkiego, bo naprawdę skok jest olbrzymi. Pragmatyka nauki jest dosyć odległa. Także cieszę się, że możemy w tym eksperymencie, procederze brać czynny udział i zachęcać też swoim przykładem inne zakłady z regionu. Także bardzo dziękuję, cieszę się, no i życzę powodzenia młodzieży. Bardzo serdecznie dziękuję panu dyrektorowi. Proszę Państwa, ja teraz zapraszam do zabrania głosu wychowawcę klasy drugiej Technikum Informatycznego, panią Sylwię Płoch. Bardzo proszę. Dzień dobry, witam wszystkich. Jest mi bardzo miło, że ten głos mogę zabrać. Bardzo się cieszę, że akurat właśnie ta firma nawiązała z nami współpracę. Liczymy na bardzo dużo. Liczymy, że wszystkie obietnice zostaną tutaj spełnione i chcemy się rozwijać i chcemy jak najbardziej przygotować naszą kochaną, cudowną, wspaniałą młodzież do tego właśnie, żeby bardzo łatwo było im przejść do tych zakładów pracy. Także trzymamy za słowo i wszystkim życzę również samych cudownych, wspaniałych doświadczeń w tej współpracy. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo panu. I drodzy Państwo, zapraszam jeszcze do zabrania głosu dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1, pana Dariusza Kwiatkowskiego. Panie Starosto, Szanowni Państwo, jako dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 imienia Tadeusza Kościuszki, po pierwsze chciałbym wyrazić zadowolenie i wdzięczność za to, że coraz więcej firm z terenu powiatu tomaszowskiego chce współpracować właśnie z naszą szkołą. Tak jak wspomniał członek zarządu pan Michał Czechowicz, podpisanych mamy już 5 patronatów klas patronackich. Rozmowy z wieloma firmami prowadzone są w dalszym ciągu. Mam nadzieję jako dyrektor, że będzie to, że ta współpraca z firmami i dzisiejsza umowa, którą podpiszemy z firmą Eurobox, przyczyni się do tego, że nasi uczniowie będą mogli odbywać praktyki i zajęcia praktyczne w renomowanych firmach z terenu powiatu tomaszowskiego. Dzięki temu uczniowie również będą mieli możliwość poznania warunków pracy takich, jakich będą pracować w przyszłości. Za to serdecznie również dziękuję zarządowi powiatu tomaszowskiego na czele z panem starostą za przychylność, którym państwo nas obdarzacie. Teraz oczywiście złożyliśmy, żeby szkoła się mogła rozwijać w kierunku zawodowym. Złożyliśmy dzięki przychylności zarządowi powiatu 4 wnioski o uzyskanie środków z unijnych na realizację praktycznie we wszystkich kierunkach, które szkoła nasza kształci. Także jeszcze raz serdecznie dziękuję. Dziękuję firmie Eurobox, panu dyrektorowi jednemu, panu dyrektorowi i pani dyrektor, bo tak jak już mówiliśmy, obecność tych młodych uczniów tutaj nie jest przypadkowa, ponieważ 3 tygodnie temu została podpisana właśnie z firmą Eurobox porozumienie, zostało podpisane porozumienie o objęciu tej klasy właśnie jako klasy patronackiej. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo panu dyrektorowi Dariuszowi Kwiatkowskiemu. Drodzy Państwo, w tej chwili zapraszam do podpisania stosownych dokumentów pana Zbigniewa Krzyżaka, dyrektora firmy Eurobox, pana Radosława
Ogórka, dyrektora finansowego tej firmy, pana Michała Czechowicza, członka zarządu powiatu tomaszowskiego, pana dyrektora Dariusza Kwiatkowskiego, pana Jacka Brozickiego, kierownika szkolenia praktycznego zespołu szkół ponadpodstawowych nr 1 i moja skromna osoba dołączy tutaj do państwa. Drodzy państwo, zarówno ja, jak i pan Michał Czechowicz, musimy się tutaj przyznać, bo jest nam szczególnie miło, jesteśmy absolwentami tej szkoły. Co prawda było to kilka godzin na pewno, ale jednak wielka satysfakcja, że możemy uczestniczyć w tak ważnym wydarzeniu. Bardzo proszę. Bardzo serdecznie dziękuję naszym mediom za państwa obecność. Przekazujecie dobre, radosne informacje dla wszystkich mieszkańców zarówno miasta Tomaszowa, jak i również całego powiatu. Bardzo serdecznie dziękuję. No i dobrze. Nie. Środek złapiesz. Bezpieczny środek. Chodźmy. Miał koniecznie tutaj pamiętać, żeby był.